No i spójrzmy jeszcze na drugą część zadania, na podpunkt B, ponieważ tym razem chcemy wyznaczyć sobie obwód rombu, którego wierzchołkami będą środki boków naszego prostokąta. Czyli ja tutaj tak plus minus sobie ten nasz rąb narysowałam. Czyli w jaki sposób obliczymy, jeszcze spójrzmy, obwód rombu. Otóż rąb jest figurą o bokach tej samej długości, czyli jeżeli wyznaczymy sobie długość jednego boku, no na przykład tutaj zaznaczmy sobie ten wierzchołek literką E, a ten wierzchołek literką F i w takim razie, jeżeli będziemy znali długość tego boku, no to każdy bok będzie miał taką samą długość, czyli obwód możemy sobie zapisać jako 4 razy długość boku EF, czyli tak naprawdę tego szukamy. W treści zadania jest bardzo ważna informacja. Mamy podane, że wierzchołki tego rombu to środki boków prostokąta. Czyli to oznacza, że punkt E to będzie środek odcinka AD, no bo to będzie bok naszego prostokąta. Zatem my mamy wzór na środek odcinka, czyli naszym środkiem, czyli tym razem nie mamy literki S, tylko literkę E. I możemy ten środek sobie policzyć z takiego wzoru, czyli x1, x2 dodać, tak? x2 przez 2 to samo z y-kami, ale musimy tutaj sobie wykorzystać współrzędne wierzchołków prostokąta D oraz A. No dobra, czyli jeżeli spojrzymy sobie na punkt D, to będzie ten, czyli tu mamy x1, y1 i A, czyli mamy x2 oraz y2 i liczymy środek, czyli punkt E. Czyli minus 6, dodać minus 4 przez 2, teraz y1 dodać minus 3, podzielić przez 2. Czyli mamy tak, minus 6, no plus razy minus da nam minus, czyli mamy minus 6, odjąć 4 to minus 10, minus 10 przez 2 to będzie minus 5, plus razy minus da nam minus, czyli 1 odjąć 3 to minus 2, minus 2 przez 2 to minus 1, czyli ten punkt ma współrzędne minus 5, minus 1. No i to samo zróbmy z punktem F. Wiemy, że punkt F to środek odcinka AB, czyli teraz nasze x1 to będzie punkt, może sobie to zmaszmy, żeby nam się zaraz nie pomyliło, czyli tak, A i B, czyli punkt A to będzie x1, y1, a punkt B to będzie x2 oraz y2, no i to jest środek naszego odcinka, czyli korzystamy z tego wzoru. Mamy zatem minus 4 plus 8 podzielić przez 2 oraz minus 3 plus 3 także podzielić przez 2. Minus 4 plus 8 to 4, 4 na 2 to 2, minus 3 plus 3 to będzie 0, 0 przez 2 to nadal 0, czyli to znaczy, że współrzędne tego punktu F to 2 oraz 0. No i zauważcie, że tutaj te obliczenia jak najbardziej nam się pokrywają z rysunkiem, więc w tego typu zadaniach bardzo fajnie jest ten rysunek sobie po prostu wykonać, bo wtedy możecie nie dość, że pewne rzeczy zauważyć, to jeszcze w trakcie obliczania macie jakąś tam pewność, że faktycznie wszystko Wam się tutaj zgadza. No dobra, nas interesuje długość odcinka EF, czyli długość boku, no ale tutaj możemy sobie wykorzystać już ten wzór. Czyli zapiszmy, że szukamy długości odcinka EF, gdzie punkt E ma współrzędne minus 5, minus 1, czyli mamy x1 oraz y1, a punkt F ma współrzędne 2 oraz 0, czyli mamy x2 oraz y2. Jeszcze raz Wam tutaj pokażę wzór, z którego korzystamy. Czyli najpierw x. 2 odjąć minus 5, czyli 2 plus 5 do kwadratu. Następnie 0 odjąć minus 1, czyli z dwóch minusów pojawi się plus, także kwadrat, no i jeszcze pierwiastek. Tu mamy 7 do kwadratu, czyli 49, 1 do kwadratu to 1, czyli otrzymamy pierwiastek z 50. Na 50 możemy zapisać, że to będzie 25 razy 2, pierwiastek z 25 to 5,
czyli mamy 5 pierwiastków z 2. Zatem to będzie długość odcinka EF, czyli to sobie zapiszmy. Zatem, ponieważ to jest rąb, to każdy z boków rąbu też będzie równy 5 pierwiastków z 2. Obliczamy obwód, czyli to będzie 4 razy długość boku EF, czyli 4 razy 5 pierwiastków z 2. 4 razy 5 to 20, no i mamy 20 pierwiastków z 2.